Szanowni Państwo, no mam tą niewątpliwą przyjemność, że mogę po raz kolejny na tej alei, zwanej umownie Aleją Sław Stali Gorzów, być tym, który otwiera to spotkanie i coś powiedzieć. Jest sprawcą tego, że ta aleja zaczynała się rozwijać. Pozwólcie, że przywitam na początku sprawcę tego spotkania, pana Andrzeja Pogorzelskiego. Witamy serdecznie. Lat w Stali Gorzów, w tym czasie 3 tytuły mistrza świata drużynowego, 5 medali srebrnych drużynowych mistrzostw Polski, wiele innych sukcesów. Ciszy tak smutno szedł zegarek, po czasie co mi go nie potrzeba. Pamiętam 62 roku, a 50 lat chodzę na żużel. Był świetnym technikiem. Bardzo elegancką jazdą, zawsze się prezentował i świetnymi startami. No i to procentowało oczywiście wynikami. Na pewno był bardzo ważnym filarem tej złotej, gorzowskiej Stali Gorzów. Bardzo się cieszę, że pan w tak znakomitej kondycji jest. Piękna sylwetka sportowa, czyli świadczy o tym, że sport to zdrowie i cieszę się, że w takiej formie pan Andrzej do nas przyjechał. Starszych zawodników, wychowanków pana Andrzeja, Bogusz Nowak, Jurek Rębas, Rysiek Fabiszewski, Mietek Woźniak. Ja też wchodzę w tą rękę pod pana Andrzeja. Bolek Grzewiński jest obecny. Wielu, wielu innych. Nie mówię już o zawodnikach, nie wymienię zawodników. W Leśnie, w Gnieźnie, gdzie też całą grupę młodego pokolenia wychował. Ale z naszej strony chcielibyśmy serdecznie Andrzejowi podziękować za ten kierunek, który nas jak to się mówi, gdzieś poprowadził. Więc chodź, pomaluj świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło się zarumieni. W pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Ciągle mogliśmy na niego liczyć. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że wyszliśmy spod ręki Andrzeja Pogorzelskiego. To nazwisko, które mówi w całej Polsce wiele znaczy. Niebem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze.